Siemano, dzisiaj opowiemy Wam, co u nas słychać, jakie plany na zimę, no i jak się mają tam sprawy z naszymi furami. Zapraszamy! To jest właśnie garaż tymczasowy na Kaplika. Jak widać, stoi, ma się dobrze. Garaż jest w miarę suchy, trochę go uszczelniałem tam na dole, żeby nie wiało. No kafet jeszcze będzie przykryty na zimę, myślę. No ale na dach nie pada, więc to jest spoko. W miarę jest tu trochę światła, jak się drzwi otworzy, więc pod maskę można zajrzeć i coś porobić. No bo lista napraw na zimę jest dosyć długa. Będzie trzeba między innymi zająć się jednym światłem, wymienić pompę wody, nowy płyn chłodniczy, nowy termostat. No tak, żeby na wiosnę on się lepiej spisywał. A, no i jeszcze wymiana będzie jednej osłony maglownicy, bo popękała i na razie jest to tam zrobione tak na sztukę, ale na przeglądzie diagnosta się czepiał, więc będzie trzeba to wymienić. No i myślę, że tyle, no jakieś tam może się porobi zapraweczki jakieś, może coś ponaprawia jeszcze z takich mniej ważnych rzeczy, coś potuninguje. Aha, bo też padło jedno lusterko tutaj z tej strony, więc będę musiał po prostu kupić nowe, bo to po prostu przeżarła rdza i sobie tak lata niefajnie. No więc to są rzeczy takie do zrobienia koniecznie, który będę robił. No myślę, że nagramy z tego jakieś filmy. Także zobaczycie to pewnie w niedalekiej przyszłości. Jak widzicie, Hyundai przekroczył właśnie niedawno 100 tysięcy km. Przegląd przewidziany jest przy 105, więc niedługo będziemy wymieniać w nim olej i filtry. No i pewnie też nagramy z tego odcinek. A teraz chodźcie zobaczyć, co tam dalej słychać w naszym garażu. Jeden z dwóch jeepów, ten jest benzyniakiem i jest robiony serwis gazu, zostały wymienione 4 skiwacze. Do wymiany jeszcze będą przewody wysokiego napięcia. I tak, drugi jeep, nie wiem, czy się z nim stało, że jak coś powiesz na ten temat. Jeśli chodzi o drugiego jeepa, to jest dieselek. On tam miał problem z przewodami paliwa i póki co jest wykręcony jeden wtrysk. Dlatego to będzie trzeba też zrobić. No i w sumie tyle. Tak jak widzicie, ma też tutaj zdjętą osłonkę chłodnicy. No ale to takie pierdółki, które tam się zrobi. Nie wiem, czy my będziemy się tym zajmować. Prawdopodobne. Zobaczymy. No i co? Przejdźmy dalej do kolejnego autka. Teraz jedziemy Golfem, jak widać najlepszy samochód świata zawsze jeździ. No i co? Tu przebieg dalej 180 tysięcy. Mało jeżdżony, wiadomo, pod kocykiem. No i co? Trochę oleju mu ubywa, trochę bierze. Teraz przed chwilą dolewaliśmy. Bańka była oczywiście w bagażniku, ale z przyczyn, iż może trochę się na ręcznym lata, może coś tego, to bańka zaczęła się rozlewać i cały bagażnik zamógł w oleju. Niestety. Tak, no trochę poszło, myślę, że takie, nie wiem, tam pół litra się wylało. No ale trudno się mówi. No i teraz co, jedziemy do drugiego warsztatku. Tak, do siedziby numer 2. Zobaczymy, co słychać u ściery, bo nie była odpalana przez 3 tygodnie. No także widzimy się za chwilę. Yo! Bus także stał 3 tygodnie. No i tutaj były problemy z odpaleniem. Bratek świat mówi, że akumulator jest zadowany. Sprawdzałem napięcie w akumulatorze, to było 12,6. Także też nie małe. Myślę, że to będzie po prostu potrzebny duża siła do rozruchu jednak tego diesla po takim długim postoju. No i dlatego mam skórkę od banana, żeby lepszy poślizg był. Tak, i teraz powinien odpalić, nawet bez akumulatora. No to działamy. Karizma. No i co mogę powiedzieć? Została wymieniona turbina po regeneracji, bo silnik brał olej. No i po wymianie dalej bierze olej. Tutaj samochód brata. Brat ma nadzieję, że jeszcze dojeździ zimę.
i na lato raczej będzie tutaj na sprzedaż. No i co z ciekawszych informacji mogę powiedzieć tyle, że terrarium dalej istnieje w obu lampach, także no tutaj hodowla wszelkich much, komarów i różnych innych stworzeń się powodzi i wszystko jest zgodnie z planem, także może zobaczycie kiedyś jakieś większe terrarium, zrobimy na przykład w Golfie, w Golfu ma podobne lampy, może nawet większe trochę, to spróbujemy rozszerzyć tą skalę po prostu i zrobić coś naprawdę na dużym poziomie. No to teraz otwieramy garaż, w którym znajduje się prawdziwy potwór. Wow. Bo wczoraj próbowaliśmy go odpalić już i nie pykło, akumulator rozładowany. Tu widać, że się właśnie ładuje. To jest ten najbardziej rozładowany, czy jakiś inny? To jest z busa. Aha, to jest akumulator z busa. To jest akumulator z busa, tutaj jest... to jest drugi akumulator z busa zapasowy. To jest akumulator zapasowy ze ściery. A akumulator ze ściery, który był, jest tutaj. A dlaczego tutaj? Bo jest nienaładowany, ma 2,5 V. No, rozwalił się totalnie po tych 3 tygodniach. Nie wiem dlaczego tak się stało. Chodził przez pół roku i wszystko było ok, ani razu się nie rozładował. 3 tygodnie postał i po akumulatorze. Nie wiem o co chodzi. No wczoraj mówię, próbowaliśmy już odpalić, ale coś nie pykło, no nie było akumulatora, podpiąłem drugi szeregowo, nic nie pykło, prostownik, poczekałem godzinkę, nic nie pykło, napych w końcu wziąłem i też nie pykło, no i dzisiaj będziemy się usiłować też to zrobić, ale to może pokażę wam w następnym filmie, już w drugim. Ogólnie ściera po 3 tygodniach nie odpala, no było chyba za zimno po prostu. Będziemy walczyć, ale zobaczcie, fajnie wygląda woda na ścierce. Była polerowana już ładnych parę miesięcy temu, chyba jakoś w wakacje. Wos był nakładany. No, jak widać, kropelki fajnie się utrzymują. Także ta powłoka jeszcze działa. Także spoko, nie? Już próbowaliśmy odpalić ścierę, nie nagraliśmy filmu w sumie, bo nam się nie chciało. Mała robótka, stwierdziliśmy, że bez sensu nagrać film taki minutowy. No, ale tak, zmieniłem akumulator, wsadziliśmy naładowany. Podgrzaliśmy trochę czujniki, bo nie wiem czemu, ale on tak ma, że jak się podgrzeje po prostu czujniki od dolotu i wszystkie inne, paliwko, tam wtryski, to wtedy łatwiej odpala po prostu. No i co, siłowaliśmy się może, nie wiem, z pół minuty, dusiłem, w końcu odpaliła. Jak wyjechałem za garaż, stanąłem, tutaj Antek za kamerą zobaczył, że to ścieknie, myśleliśmy, że to płyn chodniczy. Samochód był odpalony, wychodząc z auta, Antek krzyczy, że to paliwo, a paliwa jego dała szkoda, więc od razu ją zgasiłem, no i zobaczyliśmy, że przewód jest po prostu strasznie popękany, poryty, także przewód do wymiany. Kurwa! Ja pierdolę! Ściera znowu w garażu, no i będę teraz zamawiał wężyk, będzie wymiana, to z wymiany chociaż zobaczycie film. No i miejmy nadzieję, że to tyle problemów. Auto jeździ w sumie, bo wyjechało 20 metrów, przejechało, także nie jest źle. Wszystko się kręci, kółka się kręcą, także jest dobrze. No silnik chodzi, co najważniejsze, no i tylko przewód do wymiany, także... Zawsze coś. Zawsze coś. Jak widzieliście na filmie o motorynce, zakładaliśmy nowy zapłon. Niestety coś z tymi schematami nam nie wyszło. Jest jakiś problem, że nie ma iskry. No i na tą chwilę na razie odpuszczamy projekt motorynka, bo i tak idzie zima, więc nie będzie jak tym jeździć. Pewnie na wiosnę ruszymy jeszcze raz z tym projektem, no bo jednak fajnie się na tym jeździ. To jest naprawdę niezła zabaweczka. No ale na tą chwilę, cóż, musi poczekać na swoją kolej. My mamy co robić, będziemy zajmować się ścierą, kaprikiem, no i innymi oczywiście jakimiś tam filmami. Na pewno zobaczycie u nas jeszcze kilka recenzji, bo mamy już parę fajnych autek zaplanowanych. No i co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Siema.